Elo, z tej strony Promil, a witam Państwa w nowej serii na tym kanale Slime Rancher. Dokładnie tak, bo wychodzi Slime Rancher 2. Slime Rancher 2 będzie na kanale po tym, jak już nagram tą serię. Więc no, lecimy ze Slime Rancher. Zresztą sami nawet tu widzicie, że pisze Slime Rancher 2, że można kupić, za którego dostanę 2000 ileś tam punktów Steam. A ja wam tutaj ściszę tą muzykę. No dobra, i lecimy. Options. Tu jeszcze ogarnijmy to. Oj, dobra. Dajmy se na 80 może. 79 dajmy. Apply. Ok. No i klikamy New Game. Candy Rancho 7. I ustawmy sobie tu. Może Mozaik Slime'a. O. No i Adventure oczywiście i Kofrom. Lecimy. Pierwsze spotkanie nasze ze Slime Rancher na odcinku. Wiem o tej grze prawie wszystko. O dwójce nieco tam wiem, bo oglądam trochę gameplaye u Werteza, polecam. No i co? I Slime Rancher. Tysiąc lat świetlnych na tej ziemi. No i coś tam przylecieliśmy na tą planetę. No i no, będziemy hodować slajmiki. Dobra, jesteśmy. Tak to wygląda. Dobra. Mamy ten nasz ten. Bierzemy marcheweczki. Tu lecimy po naszego slajmika. Pink slime. Hopit. Dobra. Są nasze podstawowe slajmy, czyli różowe, różowiutkie pink slajmy. A mi by się tu przydało zamknąć na przykład niepotrzebne karty. Bo to laguje. Nie to. Tu mi się przesyła. To się zamknie okno. I Steama se zamkniemy. I dobra. No i więcej FPS-ów od razu. Dobra. O kuźwa, ile FPS-ów! Panie! To są dopiero lata świetne. Zero lagów. Śliczna ta gra. Dobra, mamy kurczaczki. Wsadzamy nasze slajmy, dajemy mu kurczaka. Cicado, jak wyrosną, to się najedzą. Dobra. Czy jeszcze tu mamy coś gdzieś? Ja pamiętam, że tu się też spiło. Właśnie, Pogo Fruity. Ciekawostka, tu masz Pogo Fruity. Tu. I tam chyba powinny być kurczaki. Tu. Nie, tu by powinny być Pogo Fruity jeszcze. A nie ma, dobra. Czyli jednak mi się coś walnęło. A no i wrzućmy tu. Raz, dwa. I tu sobie posadzimy garden. I. Ojojoj, do ogródka posadzimy sobie Pogo Fruity. No i wrzućmy tu marcheweczki, no bo z marchewkami problemu nie ma. Polecimy sobie tam i od razu mamy. Więc dobra, wrzućmy tu o plort. To musimy sobie aż to z pink plort, czyli różowego slajma, taka kubka. Jak on sprzedamy, o to dostajemy kasę. No i o to w tym chodzi, dobra. Sium, sium, sium. Patrzcie. Na razie możemy zdobyć 4 slajmy. Fosfor, taki nocny, fajny, latający. Pink, czyli to co mamy. Rock, czyli kamienne. Tabi, czyli kocie. No i złoty, który nam daje dużo siana. O, sobie tam jedzą. No i dobrze, no i dobrze. Dobra. Lećmy dalej. Widzicie, Dry Death. Możemy sobie więcej tych slajmików wziąć, co zaraz zrobimy. A to ich weźmy. Pogo Fruity też weźmy trochę. Te karotki też. Mówię na marchewki. Oczywiście chciałem jeszcze wspomnieć, że jest to weekend, więc będą się nam spić prezenty. A co za tym idzie, ornamenty.
ornamenty, czyli bombki. A bombki są super rzeczą, o, mamy emaila w pewnym lewym górnym rogu. A my sobie weźmy kotki. Kotki połączymy z naszymi różowymi slajmami. Why not? Czemu by nie? Dobra. No i teraz będzie pytanie. Różowych, co jest ulubiona chwila? Slimepedia, slimes, favorite known. O nie. Będziemy musieli hodować kurczaki. Chociaż nie, dobra, te tabi nie łączmy z tymi, wiecie? Wiem, z czym połączymy tabi. Z kamiennymi slajmami. Tak, bo kamienne uwielbiam rzodkiewki. Dokładnie tak. A kamienne to są takie niebieskie, fajne, kolczate slajmy. No dobra. Lećmy tu nakarmić nasze pety. Więc jak to ujmę, dobra, sium, stajmiki. Oj, nie, ej, chodź tu. Nie uciekaj. Macie tu... Pogo fruity w sumie. Na zdrowie. Weźmy te ich plorty. Fajnie się tu wsysa, dobra. Mamy 9 plortów, sprzedajmy proszę, dużo pieniążków. Ja tu muszę kupić kolejną zagrodę, typie, dla moich kociaków. Oj, no nie pyknie, dobra. Uzbierajmy 350 na wysokie ściany. O, sprzedałem! Patrz, stąd. Dobra, to będziemy otrzymywać questy każdego dnia. No na razie to nie działa, jest offline. No, ale odblokujmy sobie tu emaila i pójdźmy spać i następnego dnia nakarmimy nasze slajmy. No i tu mamy właśnie to. No i dzięki temu mamy też Mage DLC, mamy Galactic Playset, Secret Steel Pack i Ruby Chroma Pack. Co? Tam kłam. No i mamy Secret Styles, czyli coś dzięki czemu nasze pety właśnie widzicie będą lepiej wyglądać. Tak będzie hard też wyglądać. No. Więc lecimy. Ale PP, spać mieliśmy. Sleep Unit Morning, czyli śpimy do następnego rana. Mamy dzień drugi, godzinę 6 rano. No i lecimy, nasze slimy są głodne jak nigdy. Musimy je zebrać, żeby nam tu nie uciekły. Chwila, chwila, wait. Slimy, ej. Dobra. No dobra, sprzedajemy te plorty. 263 idzie nieźle, dobra. Bierzmy teraz te pogo fruity. Oczywiście można ulepszać nasze klatki, jak i ogrody. Możemy dać natural soil, czyli takie... Dzięki czemu rośnie ich więcej. Zrasza, czyli szybciej, no i to, co zrasza tary. A tar, no to jest jak te dwa slajmy się połączą i jeszcze trzeci zje ich kubkę, no to się robi taki bagienny slime i to jest bardzo złe, bo wtedy zjada i zabija wasze wszystkie slajmy. No a tu możemy wyższe ściany, music box, żeby się uspokoiły, airnet, czyli sufit, solar shield, czyli noc, żeby one miały, plot collector i autofeeder, czyli żeby auto je automatycznie karmić i automatycznie zbierać te ploty. To się bardzo przyda. Dobra, dajemy im pogo fruity. How. Szkoda, że psów nie ma w specji mojej... Bleh! W Star Rancher. Też sorry, jakbym czasem mówił pet albo huge ten... No. Za dużo pecji monitorix, cicho. Dobra, i mamy na High Walls, kupujemy. Mamy 500 zł i kupujemy High Walls. Ładnie. Dobra, i teraz tu jeszcze tym ich nakarmy. Zapnę sobie jedną. Teraz sprzedajmy te ploty i kupujemy sobie to. No. Farmę marchewek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No nie jesteś na zabrakło troszkę. Powinno być git chyba. No, jeszcze jeden. Jeszcze jeden plorcik. O, dziękuję. Dziękuję. Jesteś najlepszym petem. Slimem. Sium, dobra, 63.
No i tu już sobie walimy tą zagrodę. W sensie ogród. Pyk! I pyk, marcheweczki będą nam tu rosły, więc idźmy spać następnego dnia, nakarmimy te slajmy. No i tak. To będzie tyle w pierwszym odcinku, jeśli chcecie kolejny odcinek z slajma, czy zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję na kanale. Do zobaczenia. Edwin.